Witam, zapraszam na odcinek Sami Swoi, na co zmarli aktorzy, część druga. Zygmunt Bielawski, urodzony w maju 1937 w Bolechowie. Aktor teatralny i filmowy, dyrektor teatru. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną imienia Leona Schillera w Łodzi. Debiutował epizodyczną rolą w 1964 w filmie Agnieszka 46 Sylwestra Chęcińskiego, tego samego reżysera, który stanął za kamerą trylogii Sami Swoi, na którą składają się oprócz samych swoich jeszcze dwa filmy Nie ma mocnych i Kochaj albo rzuć. Występował w Teatrze Ziemi Łódzkiej w Łodzi, a także na deskach Teatru Polskiego we Wrocławiu. W latach 1992-95 był dyrektorem artystycznym Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. Zygmunt Bielawski przed śmiercią wiele lat ciężko chorował, mimo iż chciał wrócić na scenę, zmarł 19 listopada 2006 we Wrocławiu. Miał 69 lat. Pochowany we Wrocławiu na cmentarzu Brochowskim. Natalia Szymańska, urodzona w lipcu 1896 w Warszawie, aktorka filmowa i teatralna. Była córką Rosalii i Tomasza Szymańskich, siostrą Amelii Szymańskiej, żoną Mariana Spiesa. Pobrali się w 1925. Gry aktorskiej uczyła się pod kierownictwem Leśniewskiego. Występy rozpoczęła w 1919 w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Podczas II wojny światowej mieszkała w Wawrze, koło Warszawy. Potem była w obozie w Zakroczymiu. W 1945 znalazła się w Kielcach i tam ponownie rozpoczęła pracę aktorską w zespole Wojciecha Kieleckiego, w którym pozostała do 1949. W latach 1949-75 związana była z Teatrem Powszechnym w Łodzi. Od 1964 była na emeryturze, ale nadal od czasu do czasu grywała. Aktorka zmarła 13 stycznia 1975 w Łodzi z przyczyn naturalnych. Miała 78 lat. Kazimiera Utrata Lusztyk, urodzona w lipcu 1932 w Warszawie, absolwentka filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Karierę zaczęła od występów w teatrach studenckich. W 1954 debiutowała w teatrze, a w 1959 w filmie. Wielokrotnie występowała w filmach i serialach telewizyjnych, głównie w rolach drugoplanowych i epizodycznych. Znana z serialu Klan, gdzie wcielała się w rolę pani Stanisławy. Do końca życia była aktywna zawodowo. Jej mężem był kompozytor Marek Lusztyk, który działał w teatrze. W 1954 roku był jednym z twórców Studenckiego Teatru Satyryków, gdzie poznał swoją przyszłą żonę. Kazimiera Utrata zmarła nagle na zawał serca 12 sierpnia 2018 roku w swoim mieszkaniu. 17 sierpnia została pochowana na cmentarzu Brudnowskim. Miała 86 lat. Witold Pyrkosz, urodzony w grudniu 1926 w Krasnym Stawie. Aktor teatralny, filmowy i dubbingowy. W 1954 ukończył Państwową Wyższą Szkołę Aktorską w Krakowie. Rok później zadebiutował w teatrze imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach w sztuce Lekkomyślna Siostra w reżyserii Tadeusza Kubalskiego, gdzie wcielił się w rolę Janka Topolskiego. Od 1964 przez kolejne 11 lat grał we Wrocławiu, występując w Teatrze Polskim i na scenie teatrów dramatycznych. Do Warszawy przeprowadził się w 1975. Występował na deskach większości teatrów warszawskich. W ciągu swojej kariery zagrał przeszło 120 ról filmowych i telewizyjnych, głównie drugoplanowych i epizodycznych. Zmarł 22 kwietnia 2017 w Warszawie w wieku 90 lat wskutek udaru, który nastąpił w wyniku komplikacji po zapaleniu płuc. 28 kwietnia po mszy pogrzebowej w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Górze Kalwarii urna z jego prochami spoczęła na miejscowym cmentarzu. Ryszard Kotys, urodzony w marcu 1932 w Mniowie. Aktor filmowy, telewizyjny, teatralny i dubbingowy, reżyser i scenarzysta. Był synem Czesława Kotasa i Ireny. W 1953 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Aktorską w Krakowie i debiutował na deskach teatru imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach. W ciągu ponad 65 lat kariery zagrał w ponad 40 serialach i 150 filmach fabularnych.
Popularność przyniosła mu rola Mariana Paździocha, sąsiada Ferdynanda Kiepskiego, którą odgrywał przez 21 lat w serialu telewizyjnym Świat według Kiepskich. Był także jednym z kandydatów do roli głównego bohatera. Ze względu na zaawansowany wiek i pogarszający się stan zdrowia, aktor wycofał się z występów w teatrze i filmach. Na początku 2017 trafił do szpitala z powodu zapalenia płuc i obecności płynu w jamie opłucnej. Pod koniec życia zmagał się z demencją oraz problemami z poruszaniem się. W styczniu 2021 wykryto u niego infekcję COVID-19. Zmarł po kilku dniach pobytu w szpitalu w nocy z 27 na 28 stycznia. Został pochowany na cmentarzu w Lusowie. Ceremonia miała charakter świecki. Bronisław Pawlik, urodzony w styczniu 1926 w Krakowie. Aktor teatralny, filmowy i radiowy. Podczas II wojny światowej był robotnikiem kolejowym. W 1946 zadebiutował rolą Chapiasza w Homerze i Orchidei w reżyserii Tadeusza Gajcego. W 1947 ukończył krakowskie studio dramatyczne Iwona Gala. Występował również w kabarecie starszych panów oraz w popularnym programie dla dzieci Mij z okienka, w którym debiutował w czerwcu 1957. Był aktorem Teatru Polskiego Radia, m.in. odtwórcą roli mordeczki w cyklicznym słuchowisku Okno na świat programu Polskiego Radia. W 1988 został odnagrodzony Wielkim Splendorem, prestiżową nagrodą przyznawaną przez Zespół Artystyczny Teatru Polskiego Radia dla aktorów wykonawców słuchowisk radiowych. Aktor był alkoholikiem. Nawet kiedy doznał wylewu krwi do mózgu w 1998, nie przestał pić. 3 lata później, w 2001 roku, zdiagnozowano u niego raka żołądka. Nadal nie odstawił alkoholu. Pił aż do śmierci. Zmarł 6 maja 2002 w Warszawie. Został pochowany na cmentarzu Połąskowskim. Marian Łącz, urodzony w grudniu 1921 w Rzeszowie. Aktor teatralny i filmowy, reprezentant Polski w piłce nożnej. Karierę sportową rozpoczął w 1936 w klubie Resowia Rzeszów. Początkowo występował na pozycji bramkarza, a następnie napastnika. Podczas okupacji uczestniczył w tajnych meczach piłkarskich. Był zawodnikiem klubu Sokół Rzeszów. Pod koniec wojny został zawodnikiem klubu Baltia Gdańsk. Podczas gry studiował w Państwowej Wyższej Szkole Aktorskiej. W 1950 ukończył studia na PWST w Warszawie. Występował w Teatrze Wojska Polskiego w Łodzi i Teatrze Polskim w Warszawie. Jego córką była aktorka teatralna i filmowa oraz pisarka Laura Łącz. Aktor do końca życia był aktywny i towarzyski, lecz zmarł w samotności. Śmierć 62-letniego aktora była zaskoczeniem, gdyż był w dobrej kondycji. Jego córka powiedziała, tu cytat, śmierć miał taką jak życie, lekką i dobrą. Marian Łącz zmarł 2 sierpnia 1984 w Warszawie. Pochowany w grobowcu rodzinnym na cmentarzu Połąskowskim w Warszawie.